Wszedł Tadeusz do gospody nieopodal stała, spojrzał w stronę ciemnej izby, Zosia tam siedziała. Popatrzył na dziewczę, usiadł do stolika, zamawiając dzban wina i kawał indyka. Siedział tak już dobre z półtorej godziny, gapiąc się na jędrne cycuszki dziewczyny. Pośladki jej były jak dwa grzyby w trawie, kołysały się z lekka na drewnianej ławie. Zosia, nieświadoma Tadeusza wzroku, wsadziła dwa palce i coś grzebie w kroku. Patrzy tak Tadeusz na te figle Zosi, kutas stanął mu do góry, aż się stół podnosi. W końcu nie wytrzymał, poderwał się w górę, ściągając ze swej pały jedną ręką skórę. Chwycił chuja oburącz i wybiegł z gospody, by go wsadzić choć na chwilę gdzieś do zimnej wody. Kiedy wrócił do stolika, popatrzył na Zosię, która siedząc piła wino i dłubała w nosie. A tymczasem pan Tadeusz siedział dalej przy swym stole, z obrzydzeniem walił konia, narzekając na swą dolę. Gdy zakończył rękodzieło i wypuścił chuja z ręki, to pomyślał: dosyć tego, koniec mojej wielkiej męki. Po co walić kapucyna, skoro obok jest dziewczyna? Po czym szybko powstał z ławy, podciągnął galoty, ruszył żwawo w stronę Zosi, chętny na pieszczoty. Gdy podszedł do stołu, usiadł przy dziewczynie, to już wiedział, że chce tego, widział po jej minie. Kiedy Zosia była mała, bardzo się go bała. Gdy przychodził do jej mamy, na dupie siadała. Teraz, gdy jest trochę starsza, bać się już przestała. Z chęcią wielką by kutasa w ręku podtrzymała. Nie chce być już sama, nie chce być dziewicą, dłużej nie wytrzyma z taką wielką chcicą. Wyszli więc z gospody na powietrze świeże. Pan Tadeusz sapał niczym dzikie zwierzę. Nim się zabrał za dziewczynę, wpierw odgarnął pajęczynę, co od lat tam zalegała, bo Zosieńka nie dawała. Chwycił za spódniczkę Zosi i podniósł do góry. Patrzy ze zdziwieniem, muchy wokół dziury. Popatrzył na muchy na Zosieńki łonie i wykrzyknął głośno: zaraz je przegonię. Zaczął machać chujem, aż się spocił cały. Na nic to się zdało, znowu przyleciały. Pomyślał Tadeusz, nie ma innej rady, jak tylko sposobem przepędzić owady. Oddalił się trochę i wystawił dupę, po czym zrobił wielką i śmierdzącą kupę. Muchy zaraz się zleciały do smrodu świeżego i Tadeusz mógł już Zosię rąbać na całego. Muchy były na kupie, Tadeusz na Zosi, nagle dziewczę o minetę Tadeusza prosi. Wstał szybciutko z dziewczyny, rozchylił jej uda, a potrafił językiem czynić wielkie cuda. Poszły nogi na bok, zbliżył nos do futra, nagle poczuł zapach rybackiego kutra. Pan Tadeusz już w młodości był mistrzem minety, dobrze wiedział, jaki zapach ma łono kobiety. To, co poczuł teraz, aż go z nóg zwaliło. Beczką śledzi przy tym z ust mu się odbiło. Nie pomogą tu perfumy nawet dobrej marki, lepiej niech hoduje na pizie pieczarki. Zosia zawstydzona takim stanem rzeczy siadła na kamieniu, no i głośno beczy. Powiedział Tadeusz: nie będziesz mi wyła, odwracaj się szybko i nadstawiaj tyła. Zosia dupę wystawiła, płakać już przestała i za chwilę do jej wnętrza weszła wielka pała. Ruszał więc Tadeusz zadem, ruszał z całej siły, aż dziewczynie oczy na wierzch wychodziły. Latają motyle, pięknie kwitnie łąka, gdy wtem dziewczę młode puściło mu bąka. Pan Tadeusz stracił już wszelką ochotę, gdy Zosia nasrała na jego robotę. Nie znasz się na seksie, jesteś jeszcze młoda. Zrób mi chociaż teraz wspaniałego loda. Wyjął szybko chuja, póki pała stała, wsadził jej w usta, by nic nie gadała. Pomyślał Tadeusz, laskę zrobić musi. Patrzy na Zosieńkę, a ona się dusi. Różne są wielkości gardła kobiecego, lecz przecież nie wsadził jej jeszcze całego. Szybko cofnął dupę, wyszła z gęby pała, Zosia cała sina, ledwie oddychała. Rzekł Tadeusz: to dziwne, że nie chciał wejść cały. Ani nie jest za duży, ani nie za mały. Popatrz, jest normalny, niezbyt duża głowa, przecież to zwyczajna średnia jest krajowa. Nie mogę nic poradzić, że nie mogę tobie wsadzić, przecież to nie z mojej winy, największego mam z rodziny. A tymczasem Zosia oddech już złapała i do Tadeusza tak się odezwała. Szkoda wielka, że niestety nie chcesz zrobić mi minety, bo tak wielka jest machcica, że aż swędzi mnie macica. Szkoda, że twa wielka pała w usta moje wejść nie chciała i choć kutas twój mnie kusił, mało co mnie nie udusił. Bo wszystkie dziewice małe dziurki mają, spróbujemy zaraz kilka, aż mnie rozepchają. Dalej więc próbować ja nie mam zamiaru. I wytarła se pizdę liściem rabarbaru. Zapytał Tadeusz: widzisz tę chałupę? I zajebał z całej siły Zosi kopa w dupę. Wracając do domu wielce był wkurwiony. Jaja mu napuchły jak wielkie balony. Nie było jebania, nie było minety. Chyba chuj położę na wszystkie kobiety. Lepiej mi już będzie chyba z facetami. Na randkę nie trzeba przychodzić z kwiatami. Pedały też ludzie chętnie dupy dają i kondycję większą niż kobiety mają. Nie cierpią na żadne kobiece bolączki, nie noszą podpasek, nie mają miesiączki. Jak poznam takiego, to wtedy pożyję. Nie dość, że pojebie, jeszcze z nim wypiję. Gdy wrócił do domu, wszedł do swej chałupy, mając przed oczami gołe męskie dupy. Przed spaniem zjadł trochę, popił kozim mlekiem, by obudzić się rano już innym człowiekiem.